obiecany bonusowy odcinek ze Sławkiem. Grzesławku, oddaję Ci głos. Nawet nie mam dzisiaj w kadrze, kurczę, blady. Mareczku, no do tego, żeby po prostu wszystkie nasze stawy działały, cały nasz organizm, potrzebujemy niestety wsparcia, ale od wewnątrz. Z samymi ćwiczeniami, masażami i innymi zabiegami nie jesteśmy zrobić wszystkiego. No musi się ciało zreperować. Synergia pełna wszystkiego. Co jest ważne? Ważna rzecz, pewnie wszyscy już o tym wiedzą, ale powtarzamy jeszcze raz. Dla dobrego funkcjonowania wszystkich chrząstek, widocznie jest to, znaczy bardzo u ludzi starszych, jest woda. Wody potrzebujemy mniej więcej 0,3 razy kilogram. Znaczy ile kilogramów mamy i wychodzi w litrach, ile wody potrzebujemy wypić dziennie. Ale to jest dawka minimalna, ponieważ latem potrzebujemy jej znacznie więcej. Osoby, które się więcej pocą... Czyli 100 kilowy chłop mniej więcej 3 litry, jak w skrócie, tak? Żeby ludzie... Dokładnie 3 litry. Więc osoby, które się na przykład wychodzą do sauny, nie będą mogły liczyć, że na przykład dla nich też jest ta sama dawka, bo wypacają znacznie więcej. Lato przy treningu automatycznie ta dawka się po prostu powinna zwiększyć. To jest średnio dla przeciętnego, powiedzmy, obywatela. Następna ważna rzecz do odbudowy kolagenu jest witamina C. Witaminy C właściwie, no, mówi się, że około 100 mg. Natomiast większość źródeł nowych, powiedzmy amerykańskich, niemieckich, podaje, że potrzeba by było brać więcej. Najlepiej zrobić sobie test. Informacje a propos testu są na internecie. Albo Sławek powie, kilka razy dziennie. Proszę? Albo Sławek wytłumaczy, jeżeli... Albo jak będziecie Państwo chcieli, to wytłumaczymy. Następną witaminą, która ma właściwie wpływ na bóle naszych stawów, to jest witamina B3. Jest ona związana z pelagrą, ale okazuje się, że też osoby, które mają jej mało, odczuwają bóle stawowe. I to też nie dotyczy tylko kolan, będą to biodra, dół pleców i tego typu no, sprawy, jeśli chodzi o ból. Następną rzeczą, którą są jeszcze źródła, które podają, że inne witaminy, na przykład D3 by trzeba było brać, ale zatrzymajmy się tylko na tych dwóch witaminach. Wydaje mi się, że one są najważniejsze. Teraz z minerałów. Minerał, który jest bardzo ważny, to jest krzem. Nie ma po prostu jakichś specjalnych dawek. Krzem jest minerałem odpowiadającym za elastyczność, za przetrzymywanie w ogóle wody w strukturach komórki. Krzemu właściwie no, coraz mniej mamy produktów z krzemem. Ale picie herbat, są różnego rodzaju krzemy rozpuszczone w wodzie. Jak najbardziej się poproszę suplementować. Poza krzemem... Można w aptece też kupować jakiś preparat krzemowy? Są takie rzeczy. Są różnego rodzaju. Witaminy z tak samo, nie? Można witaminy tam. Oczywiście też w aptekach albo w sklepach suplementacji. Naturalnie. Następnym minerałem jest bor. Odkryto to już ileś tam lat temu, że bor jest bardzo ważny, jeśli chodzi o przytarczycę, w ogóle o budowę hormonów i budowę w ogóle kości. Ale bor okazuje się też, ma bardzo podobne działanie jak krzem i w chrząstkach akumuluje wodę, powoduje, że po prostu jest ta chrząstka w stanie się lepiej odżywić, być bardziej elastyczna i okazało się, że wiele osób zażywające tylko bor albo boraks już widziało różnicę po prostu w stawach. No i co? Kolagen dalej, nie? Nie, jeszcze jeden minerał to będzie miedź. A, oczywiście, bardzo ważne. Miedź, możemy to mieć z żywności, na przykład w sezamie jest dosyć dużo łatwo przyswajalnej miedzi. Są też suplementy, ale miedź też jest ważnym elementem, jeśli chodzi o budowę tkanki łącznej.
A są jeszcze rzeczy, które po prostu zmniejszają nam stany zapalne i przyspieszają, czy tam stymulują regenerację chrząstki. To będzie na przykład z ziół, czy to jest imbir? Imbir? Jak jeszcze działa? Byś próbował? Czarci pazur. Do tego jeszcze można dodać kurkumę. Super. Czyli nawet zobaczcie, przyprawy leczą. To można sobie też kupić jako dodatek do właśnie jedzenia i korzystać z tego, że można mieć lepsze, jak to się mówi, bardziej smaczne jedzenie, a zdrowe dla naszych stawów. Super. Dosyć ważną jeszcze rzeczą jest siarka, o której po prostu żeśmy nie wspomnieli, albo ja nie wspomniałem. Można ją tu wpisać. To jest wiadomo, encyklopedia i zawsze to można sprawdzić wcześniej, nie? I to jest ważne, każdy też indywidualne pewnie będzie miał zalecenia, jeżeli będzie potrzeba jakoś, nie? Trzeba dobierać, sprawdzać poziomy. No bo to też zależy od tego, jaką mamy dietę, jakie suplementy bierzemy. Czyli generalnie, Sławek, zanim się to wszystko weźmie, dobrze zrobić jakieś badania i sprawdzić, jaki się ma poziom tych wszystkich rzeczy, ewentualnie krzemu, boru, siarki, to się da określić w ogóle? Badania są, ale tego się nie robi, by było to na własne, znaczy... Komercyjnie może to zrobić, tak? Życzenie. W każdym razie, z tego co jest w tej chwili, większość z nas po prostu ma niedobory wszystkiego. Czyli trzeba próbować. Ponieważ z badań, które są na akademiach rolniczych, mówi się, że wszystkie minerały szczególnie i większość witamin idzie po prostu w naszym jedzeniu. A czy to można przedawkować, powiedz, coś z tych rzeczy, jeżeli będę brał? No wodę pewnie nie, witaminę C też nie. B3 też nie. No więc właściwie nie a ma. A te siarki, krzemy, bory, jak to jest? Jeżeli zjem tego za dużo jakoś w suplemencie, co może się stać? Znaczy, boru się zalicza około 3 mg dziennie, chociaż... No ale to są indywidualne zalecenia, wiadomo. Tylko znaczy, żeby... to jest ogólne zalecenie, bo na przykład... Czyli lepiej się skonsultować z kimś, kto się nad tym zna, prawda? Zanim... Tak, bo na przykład w Turcji w pożywieniu jest około 70 mg, więc w samym jedzeniu, bez suplementacji. Więc to, co jest zalecane, a co można zażywać, to są dwie różne rzeczy. Więc jeśli dbamy o stawy, od środka warto zacząć, ale czasami trzeba po prostu zmniejszyć ból. Dobra jest data akupunktura, szybciej się regenerują też stawy, na przykład po masażu albo terapii bańkami. Także jak Państwo chcecie jakiejś pomocy albo dokładniejszego wyjaśnienia, zapraszam. Marek poda do mnie maila, namiary i... Właśnie. I będzie można do Sławka, którzy są zainteresowani, o kontakt. Kierować pytania. Miło było. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki, Sławek, do zobaczyska.